Dwa, za dużo gazu. Zjazd myślę, że już nie macie problemu, ale teraz mi zależy na zjeździe takim z najazdem, czyli jedziesz i od razu ładujesz w lewo. I tutaj jest ten moment taki trochę strachu. To jest mega ważne i każdy z was to musi połapać. Bo jedziesz, jesteś w tej pozycji, a cel nasz jest być tam, na wprost. I tu jest moment, kiedy koło nagle jest tak trochę nad przepaścią, nie? Teraz idzie w dół, ale tu się nic nie dzieje w ogóle, nie? Nic, w ogóle nic. Kompletnie nic się nie dzieje. Lecąc sobie tutaj, wiedzcie, że kład zawsze ląduje na czterech kołach, nie? Czyli to, że nagle w pewnym momencie jest jakoś tam, to nic się nie dzieje. Spokojnie. Dojeżdżasz wtedy do tego momentu. Teraz błąd, jaki można popełnić, to hamowanie tutaj. Chociaż tu już nie ma hamowania, jest mokro. Ale tu nagle hop! Czujecie? On się chyba już odrywa, nie? No i ja go tu mogę pięknie wypierdolić. Mogę też skręcić w lewo i tak samo go wypieprzyć, nie? Dźwignia od razu. Jak zrobię tak, to też leci, tak? No i o to chodzi właśnie. I dwa elementy, które mogą was tutaj skasować. Krawędź, to że już są ustawione w dół po prostu. Ważne, żeby tak wylądowały. No właśnie. Bo ty na przykład będziesz jechał dużo dłużej, nie? Ale cel jest taki, że ty musisz tam spaść tak kołami. Nie, podjeżdżasz sobie, fajnie. Najważniejsze, jak najmniej hamulca tutaj, ale wolniuteńko. Teraz możesz dohamować, dohamuj, dohamuj. Okej, okay, jeszcze. No i tam musisz zjechać prosto. Brawo!